Nie żyje słynny napastnik, król strzelców mundialu. Nie żyje Paolo Rossi, król strzelców mundialu. W wieku 64 lat zmarł w środę słynny włoski napastnik Paolo Rossi, mistrz świata i król strzelców mundialu 1982 roku, zdobywca złotej piłki. Strzelił 2 gole w półfinale z Polską. O śmierci legendarnego piłkarza poinformowały w nocy ze środy na czwartek włoskie media. Podano jedynie, że zmarł na nieuleczalną chorobę. Urodzony w 1956 roku w Prato zawodnik był graczem m.in. Juventusu, Milanu, Werony, Vicenzy i Como. Z Juve, m.in. ze Zbigniewem Bonikiem w składzie, świętował triumfy w lidze włoskiej, zdobył też Puchar Europy, Puchar Zdobywców Pucharów i Superpuchar Europy. Więcej aktualności sportowych znajdziesz na sport.interia.pl.pl. Kliknij. W 48 meczach w reprezentacji narodowej zdobył 20 bramek, a największą chwałę przyniósł mu mundial w Hiszpanii w 1982 roku, wygrany przez drużynę Italii. Niesamowity Rossi z 6 bramkami został królem strzelców. 3 gole wbił Brazylijczykom, 2 Polakom. Zdobył bramkę także z wygranym 3-1 finale z RFN. Po Mistrzostwach Świata Rossi został wybrany najlepszym piłkarzem Europy oraz sięgnął po złotą piłkę. Niezapomniany Pablito, wspominają Rossiego dziennikarze z telewizji Rai, z którą współpracował w ostatnich latach. Świat włoskiego sportu pogrążył się w żałobie. Przypomina się, że Włosi zakochali się w Rossi podczas zwycięskiego dla nich mundialu, który zamienił w bajkę i pasmo ogromnych emocji. Świat piłki nożnej i Włochy opłakują symbol mundialu z 1982 roku, podkreśliła La Gazzetta dello Sport, żegnając uwielbianego piłkarza, który zmarł w wyniku nieuleczalnej choroby. Dziennik dodał, to straszna wiadomość w środku nocy, która wstrząsnęła światem piłki, włoskiej i światowej, a także wszystkimi Włochami. Bohater Włoch Mistrzów Świata, które pokonały Brazylię Zico, Argentynę Maradony, Polskę Bońka i w finale Niemcy Rummenigge'ego, przypomniała włoska gazeta. To dzięki Rossimu, który strzelał bramki jak szalony, tamtego lata wszyscy Włosi wyszli na place świętować zwycięstwo, podkreślają media. W 1982 roku oszołomił wszystkich na mundialu, na który pojechał niemal w ostatniej chwili, gdy skrócono mu karę 2-letniej dyskwalifikacji za udział w aferze z handlem meczami. Dołączył prawie w biegu do Squadra Azzurra i już nie dało się go zatrzymać. Na Mistrzostwach Świata strzelił 6 bramek, w tym 2 w półfinale polskiej drużynie pod wodzą Antoniego Piechniczka. W 2016 roku Paolo Rossi wydał wspomnienia 1982. Mój mityczny mundial. W jednym z wywiadów w związku z premierą książki Król Strzelców opowiedział, byliśmy jak bracia, a trener Enzo Beażot jak nasz ojciec. Wskazywał, tamto lato odzwierciedla naszą włoską duszę. Kiedy czujemy się przegrani, potrafimy znaleźć drogę wyjścia. To były Włochy piękne i solidarne, zaczęliśmy źle, a zakończyliśmy triumfem. Pokonaliśmy Argentynę, Brazylię, Polskę i Niemcy. Rossi przyznał, że nikt nie spodziewał się, iż w Mistrzostwach Świata strzeli 3 bramki Brazylii, 2 Polsce i 1 w finale Niemcom. Nie byłem szczególnie mocny. Miałem za sobą poważne wypadki i dyskwalifikacje w rezultacie afery korupcyjnej, zaznaczył, choć i zapewnił, że nic złego nie zrobił. Reprezentacja była moją prawdziwą drużyną, bardziej niż klub. Byliśmy rodziną, także dzisiaj jesteśmy dla siebie kimś więcej niż byłymi kolegami, powiedział Pablito, 4 lata temu. Przez wiele lat był komentatorem sportowym w stacjach telewizyjnych. W 2011 roku wystąpił we włoskiej edycji Tańca z Gwiazdami w stacji Rai. Prowadził także ośrodek agroturystyczny w Toskanii.